Witam serdecznie na naszych warsztatach 2023. Ktoś, kto mnie nie zna, ja się przedstawię. Ktoś, kto mnie zna, to też. Nazywam się Anna Stanclik i jestem medium. Przyjechałam do Was z Bielska-Białej, tam gdzie mieszkam, ale rzadko przyjmuję w Bielsku. Staram się jednak przyjmować Warszawa, ewentualnie Wrocław. Wszystkie dzisiaj nasze nie wiem, programy, wszystkie nasze tematy będą omówione przez 2 dni. Chciałabym, żebyście też pokrótce się przedstawili, tylko bardzo proszę imionami, niepotrzebne nam tu są nazwiska, tak? Dlatego, że będzie nam łatwiej mówić i pracować przez cały dzień z imionami. Ja was sobie tutaj jakby zapamiętam i będzie nam łatwiej. Jak kogoś nie będę pamiętać, to poproszę. Chciałabym, żebyście tak pokrótce określili, co oczekujecie od tych warsztatów, bo każdy ma jakieś inne oczekiwania. Oczywiście ja jestem medium, pamiętajcie, i ja nie mogę odbiegać od swojej tematyki. I ja nie jestem jakimś guru. Pamiętajcie, że ktoś, kto się tak nazywa, z daleka od duchowości. Bo każdy z nas uczy się jakby całe życie. Jeżeli medium ma dar, a właśnie takim powinno być, to żadna nauka i żadne inne jakieś kwestie duchowe no, nie pojmie, ani nie będzie się to nazywało darem. No to zapraszam do przedstawienia. Marlena Barbara, bez oczekiwań żadnych. Co przyjdzie, to przyjdzie. No proszę. Ewa Dorota. Należą zapoznać się z tym, bo różne rzeczy przychodzą i chciałabym się tego pozbyć. Chciałabyś się tego pozbyć, tak? Chciałabym z tym pracować. Dzień dobry. Pracuję z osobami starszymi i czasami... Pani Marlenko, tam po drugiej stronie. I? Pracuję z osobami czasami starszymi i one czasami ich w domu coś się dzieje i... Ale Ewunia, praca duchowa ci też pomoże zrozumieć pewne tajniki, tak? Które dzisiaj sobie tu przedstawimy. Przedstawiajcie się. Grażyna, chciałabym przede wszystkim się oczyścić, możliwie to swój ród, swoje dziecko oraz no, nauczyć się tej techniki drogę, sobie, rodzinie. No i też pracuję z mam problemy psychiczne i też, żeby lepiej ich poznać i zrozumieć, dlaczego może tak jest, jak jest. To trudna praca, Grażynko. Chylę czoła. To trudna praca. Zapraszam, zapraszam. Tutaj, tam mamy jeszcze miejsce? Dobrze, ja bym bardzo prosiła, bo was nie słychać, jeżeli możecie, to wstańcie, jak się przedstawiacie, dobrze? Mogę was o to poprosić? Bardzo proszę. Dziękuję. Dzień dobry, Emilia. Też również chciałabym poddać się oczyszczeniu. Czyli widzicie, to co powiedziałam na początku, nigdy z tego nie zrezygnuję, bo to jest wam tak potrzebne, ale dzięki temu przyjrzyjcie się, jak te techniki, tych technik się można nauczyć tak naprawdę, bo to nie jest trudne. Ważne jest, co się wypowiada przy tego typu technikach. Klaudia? Bardzo dziękuję, Mariolko. Dzień dobry, nazywam się Kasia. Przyjechałam. Zasadniczo mój powód tutaj, że jestem blisko pani Ani, a pani Ania jest portalem do mojego świata. Powiedzmy tak. To jest mało powiedziane, ale chciałabym się nauczyć oczyszczać gruntownie. I jeszcze poproszę o odcięcie linii rodu. Dobrze. No to mamy dużo pracy, nie? Bogusia i jestem tu już całym wywalcem, że tak powiem. Za co ci bardzo dziękuję. Lubię spędzać czas z ludźmi, którzy interesują się samo co mnie, dlatego też ciągle będę. No jednak fajnie rozmawiać z ludźmi, których to samo interesuje. Bardzo ci dziękuję, Bogusiu. Jak imię? Joanna. Joanna. Mnie tutaj przede wszystkim fajnie
Pani osoba, interesuje mnie Pani praca, o tak, mm-hmm. i interesuje mnie tutaj, co będzie się działo, ale też również mam takie poczucie, że osoby bliskie, które są po tej drugiej stronie, mnie tutaj wręcz przypchały, więc przyjechałam dowiedzieć się, o co chodzi. To pięknie, bo już widzicie, tworzą nam drogę, tak? Już podpowiadają, tak? Dlatego ja mówię, że tu nie ma przypadków, coś się dzieje poza nami. My mówimy, że to jest przypadek, ja będę wam też mówiła, dlaczego też tak dusze robią, tak? Zrozumiecie, jaki to jest proces. Barbara, jestem mamą Jasi, także tutaj część wspólna też jest na pewno. Mocna więź. Tak, bardzo. Mocna więź. No, już to widzę. Tak. I też mnie fascynuje Pani siła pracy z pytaniem. To mnie bardzo fascynuje. To zapraszam do tej siły po 2 dniach warsztatów. To znaczy nie na tym, ale to zdecydowanie bardzo mi Pani imponuje. Bardzo dziękuję, oczywiście. Bardzo dziękuję, naprawdę. Ja oczywiście, słuchajcie, mam wiele pokory. Naprawdę, wiele. Ale te ciepłe wasze słowa dają mi tylko motywację do dalszej pracy. Bardzo proszę. Dzień dobry, Anna. Przyjechałam, bo najbardziej interesują mnie prace mentalne. Mhm. Nie do końca, bo słuchając kiedyś Pani na YouTubie, to chciałabym... Słyszałam to stwierdzenie, że żyjesz jak ciało bez duszy. Chciałabym znaleźć tą swoją duszę i po prostu zrozumieć dużo rzeczy. No, połączenie ciała z duszą dzieje się przy czakrach mentalnych. Przy czakrach mentalnych, tak? Słuchajcie, bardzo wam dziękuję. Proszę. Przepraszam za głos, coś się zaatakowało. Mam na imię Krzysztof Bielsko, jest mi znajomy, tam się urodziłem, tam spędziłem pierwsze 20 lat życia. Ja tu 1,5 roku jestem taki właśnie głęboki przepracowany żałoby. W tym czasie z tego przepracowania wiele się nauczyłem, wiele poznałem. Chciałem to wszystko sobie uporządkować, nauczyć się żyć w tych 2 światach. Mhm. Bardzo dziękuję. Nasze rodzynek. Nie ukrywam, Ewa, że Krzysztof był u mnie na sesji. Z duszą zmarłego. Więc już po części się jakby znamy. Słuchajcie, ja nawet nie patrzę na nazwiska, kto tam się zapisuje i tak dalej, bo dla mnie może jest to ważne, ale no, zapisuje się, jest. I dla mnie, czy ktoś tu już był u mnie, czy nie, jest mi o tyle milej, natomiast zdecydowanie goszczę też nowe osoby na warsztacie, bo nigdy nie wiecie, na konsultacjach indywidualnych jest tylko ten proces, który jest między duszą a mną. Ja jestem jako medium tylko i wyłącznie przekaźnikiem, tak? Więc dużo też będę wam dawała informacji o śmierci, bo myślę, że ten temat musi tutaj powstać. Jestem medium i medium nie może odbiegać jakby od tej tematyki. Oczywiście nie będę mówiła tylko o śmierciach, ale o takich przyjemniejszych rzeczach, żebyście sobie umieli radzić później na przykład z tym. Chociaż ja twierdzę, że ze śmiercią musimy się uporać i przeżyć żałobę. Ktoś, kto nie przeżywa żałoby, zostanie. Powiem wam, jak to później działa. To jest niesamowite moje odkrycie, gdzie już stosuję od lat, znaczy mówią mi o tym klienci i wcale już przestało mnie to dziwić przez tyle lat pracy. Jestem Marlena, znaczy mam na imię Marlena, bo nie lubię tak jak jestem. Jestem spod Torunia. 10 razy nam się chyba GPS wyłączył po drodze. Normalne. No i korki w ogóle, dlatego pisałam SMS-a. No ta duchowość to całe życie za mną podąża. To jest taki mój pierwszy kurs, żeby sobie uporządkować pewne jakby sprawy, jak to wszystko wygląda. No i uwielbiam Pani programy na YouTube, oglądam i ten kurs jest prezentem od mojego męża. Ojej, no to... Mój mąż też wierzy w takie rzeczy. Takie. To bardzo, także bardzo dziękuję. To bardzo dobrze, bardzo dziękujemy Marlenko tobie i mężowi oczywiście, tak? Bo słuchajcie, ja nie mam czegoś takiego, że na przykład mężczyźni, a mam ich bardzo dużo jako klientów, stronią od tego. Wręcz przeciwnie. Jest bardzo dużo mężczyzn, których przychodzi i nie, że ja nigdy nie jestem osobą, która przekonuje do czegokolwiek.
Tylko ja, on się ma czuć zaopiekowany, tak? Bez względu na to, z czym przychodzi, czy to jest kontakt z duszą, czy to są oczyszczania, czy to jest jakaś inna wiedza, to muszę wam powiedzieć i zdradzić, że na przykład mam bardzo dużo kursów indywidualnych, gdzie nauczam mężczyzn. I oni się, mówi, bardzo zmieniają właśnie przy tej pracy duchowej, tak? Nawet wychodzą z uzależnień. To jest proces, który trwa, ale, no ale jeżeli ktoś jest na to zdecydowany, no to czemu nie, tak? Mi się wydaje, że to jest mężczyźnie, to tak troszeczkę, to jest taki wstydliwy temat, tak? No i właśnie, i dam wam przykład. Przychodzi do mnie klient i mówi, pani Aniu, ja bym bardzo panią chętnie polecił, ale ja się nie przyznam, że byłem u medium. No to ja, też dziękuję mu, ale no... No co, no powiedział prawdę, tak? I nie ma się czemu dziwić. To zależy, na jakim stopniu rozwoju on jest. Albo ci, którzy będą go słuchać, tak? No. No to zapraszam. No niesamowite, słuchajcie. Ja tu za chwilę skrzydła mi urosną. Pandemia była takim momentem dobicia do ściany, gdzie trzeba było się zastanowić nad tym, co się dzieje w moim życiu. Był to taki okres refleksji, gdzie zaczęłam zauważać, że wali się właściwie wszystko. I dom, i rodzina, zamknięty biznes. No i to był taki punkt zwrotny w moim życiu, gdzie zaczęłam interesować się... duchowością. Dziękuję ci, Zunia. A jest już... na którymś poziomie lepiej? Tak. Tak? No to dzisiaj, przez te warsztaty, słuchajcie, macie się uśmiechać. Nikt tu nie będzie sztywny, ja tym bardziej. Wprowadzę wam bardzo pozytywną, fajną energię, chociaż nie lubię tego słowa. Bo my powinniśmy żyć takimi energiami codziennie. Nawet jeżeli mamy gorsze dni, to nie dawajcie się temu. Bo nas to po prostu zaczyna blokować. Bardzo. Mam na imię Anna, przyjechałam do was z Hanoweru. Chciałam zobaczyć, na czym polega praca jako medium. Mhm. Na co dzień poza pracą na etacie zajmuję się tarotem i kartami anielskimi. Dobrze, Aniu, czyli ta duchowość jest w twoim życiu już... No, interesujesz się, a dlaczego wybrałaś tą stronę duchową? Nie wiem. Przyszła sama. Przyszła sama, tak? Mhm. A sprawdzałaś swoje drzewo genealogiczne? Czy ktoś tam czasami się tym nie zajmował? Nie miałam odwagi, ale... To spróbuj. Czasami musimy się jakby bardziej interesować, co było w rodzinie. To przychodzi, słuchajcie, w danym wieku. Ja zawsze wiedziałam, że jak mam 18 czy 19 lat, to może niekoniecznie mnie to interesuje, ale jak się już ma lat 30, to już jest bardzo duże zainteresowanie. I 30 lat, słuchajcie, to jest dojrzałość duchowa. 30 lat. Dlatego moje babcie, które były medium, było w zasadzie cała rodzina, to zawsze mówi, dziecko, ty się teraz tego nie nauczysz, bo niczego nie zrozumiesz. Jak osiągniesz lat 30, zobaczysz, samo to wszystko będzie do ciebie przechodziło. To w jedną stronę, to w drugą. I rzeczywiście tak się działo. Czyli osiągamy taką, słuchajcie, dojrzałość duchową. Część informacyjną chciałam krótko, bo jutro nie będziemy oczywiście o tym mówić. Więc tak, zaczynamy od tej kwestii takiej, że macie tutaj catering. O 12 robimy przerwę godzinną, czyli do 13. Nie będę robić 15-10-minutówek, bo nas to rozprasza. I później, zanim się pozbieramy, znowu czas nam niepotrzebnie ucieka, a tematów jest sporo, tak? Druga część, warsztaty będą trwały zarówno dzisiaj, jak i jutro do godziny 16.30. I od razu przechodzimy do tej sali tutaj, restauracyjny w hotelu Prawdzic, na obiadokolację. Tak? I każdy
z Was, bo to jest wszystko zapłacone, częstuje się tym, co chce. Jeżeli mówimy o jakichś daniach wegetariańskich i tak dalej, na pewno tak się znajdziecie lub kierujecie pytania do kucharzy. Co jeszcze mamy jakby w programie dzisiaj, czym się dzisiaj tak naprawdę zajmiemy, to jakby kwestią najważniejszą to tymi nowościami, jeżeli zdążymy, bo jutro chciałabym przeznaczyć część na oczyszczanie energetyczne, na oczyszczanie linii rodu, w jaki sposób się to robi, dlaczego nazywa się to czakrami mentalnymi, ponieważ mamy fizyczność i mamy mentalność, one się różnią, czyli jeżeli to, co mamy w środku jest blokadą i to, co jest na zewnątrz, to się nazywa sprawy mentalne. Ja Wam to wszystko wyjaśnię. Nowością, słuchajcie, będzie misja duszy i nowością będzie medytacja białych drzwi i to jest mojego autorstwa, nigdzie tego nie znajdziecie. Dlaczego żebyście wiedzieli, nie jestem zwolennikiem medytacji, dlatego że bardzo dużo bytów się ściąga przez medytację, bo robimy to błędnie. Na przykład co robimy? Kładziemy się, poduszeczka, leżymy, to jest błąd, bo nie mamy uziemienia. I wtedy nam się wydaje, że my się relaksujemy, a później ja widziałam bardzo dużo osób właśnie po takich medytacjach, gdzie prosiło mnie o pomoc. Nie róbcie czegoś takiego. Wygodny fotel, ziemia, uziemienie, ręce tutaj i dopiero wtedy możecie zaczynać medytację. Ja nie jestem, tak jak powiedziałam, zwolennikiem medytacji. Już duchy są. Nie jestem zwolennikiem medytacji, no i widzicie, ja tak mam. I tu jest moja prawa strona i już mi tutaj jakby ktoś mi głowę miażdżył. Prawa strona jest odpowiedzialna za duchowość, jeżeli nie wiecie. Czyli nie lewa, tylko prawa. Zawsze tą prawą stroną ja je odbieram. A mają do tego wejść bardzo dużo, bo aż przez 5 zmysłów. W programie będzie właśnie ta medytacja białych drzwi. Dlaczego ja postanowiłam Wam przekazać medytację białych drzwi. Będziemy to robić najpierw grupowo, żebyście wiedzieli, na czym to polega. Tam, w tej medytacji białych drzwi, spotykacie się ze swoimi zmarłymi. Wy ich widzicie. Nawet jeżeli ktoś będzie miał problem widzenia czegokolwiek, bo może być tak, Pani Aniu, ale ja niczego nie widzę, to ja Wam udostępnię takie obrazy, których tu zobaczycie. Będziecie się witać ze swoimi zmarłymi, ale też z innymi obcymi, których później będziecie opowiadać. Te doznania i te medytacje zabierzcie ze sobą. Wy się macie tego nauczyć. Możecie przekazać to komuś. W jaki sposób odbywa się medytacja białych drzwi, że tam żeśmy się spotkali. Następne, kolejne drzwi są dla Was niespodzianką, ponieważ tam te trzecie drzwi będą wejścia do tak zwanego stwórcy. Albo Was wpuści, albo Was nie wpuści. Zobaczymy, kto z Was duchowo jest gotowy, żeby ktoś Was tam wpuścił. Doznanie jest nie krótkie, nie 10, nie 15 minut, tylko sobie trwa. Po to, żebyście mieli właśnie takie doznania. No i widzicie, ja osadzam się tylko jakby w swojej tematyce, więc muszę się trzymać jakby tego, na czym się znam, tak? Danusia, nie smuć się, bo Jaruś już przy tobie stoi. Nie smuć się, kochanie, nie smuć się, bo już mi mówi, dlaczego ona jest smutna. Takie czasami moje dziwne zachowanie to nie ja, słuchaj, wybaczcie, ale ja mam tak, no już słyszę jej głos. Wstęp już mamy jakby za sobą. Ewunia, zapraszam Cię tutaj do mnie, bo ja też zaprosiłam też Ewę nie po to, słuchajcie, żeby tam gdzieś się wychwalać o czymś. Nie, nie, absolutnie, to nie jest po to. Ale zaprosiłam Ewę, bo ja jestem jej bardzo wdzięczna za napisanie, chociaż paru słów. Przywitajmy Ewę, dobrze? Przywitajmy. Bardzo się cieszę, że jesteś i powiem Wam tak. Ja się tyle lat przymierzałam do jakiejkolwiek książki, ale ciągle brakowało czasu.
I my mówimy, że to jest przypadek. Nagle Ewa pisze do mnie maila, że tutaj tam medium to ten chciałaby nagrać tam nagranie, bo powstanie z tego książka. Ja mówię, aha, już duchy spowodowały to, że coś się tutaj dzieje. Ewa, nie miałaś takiego odczucia? No bo tak, słuchajcie, wiecie, kiedy człowiek idzie do medium? Wtedy, kiedy on przeżywa żałobę albo coś się dzieje w jego życiu. Nie sądzę, żeby tematyka medium była aż tak, no, znaczy jest mocna, ale wtedy, kiedy człowiek ma tą ranę w sercu, idzie do medium po jakąś pomoc, po jakiś kontakt, cokolwiek mnie uspokoi, to ja idę, bo nie mogę sobie z tą żałobą poradzić. I o tym wiecie, tak? Tak, Bogusia? Ewa, jak ze swojej strony, ja uważam, że ta książka jest napisana według mnie pięknie i powiem wam, że jeżeli ja, ktoś, kto jeszcze nie ma, to może sobie wziąć, bo to jest ode mnie prezent, tyle mi się jeszcze jakby zostało, to jest ode mnie prezent, jeżeli będziecie, macie tu autorkę książki, wam podpiszę, jeżeli będziecie chcieli, ja wam również podpiszę, ale to jest dla was, tak? Reszta książek możecie sobie zakupić, natomiast ja chciałam powiedzieć, że ja Ewie bardzo dziękuję, dlatego że ja nie mam parcia, słuchajcie, na szkło, natomiast ta książka to same mi łzy pociekły, jak ja to czytałam. Może nie o sobie, ale o tej pracy, o tych moich klientach. To jest naprawdę wzruszenie, bardzo duże. I cieszę się, że ci ludzie przychodzą jakby do mnie właśnie o pomoc wtedy, kiedy doznają tej bardzo dużej luki po śmierci zmarłego. Ewunia. Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że duchowość to nie jest temat mojej pracy i jako dziennikarza, i jako, no w tej chwili już nam nie mówią, bardziej pisarka, bo rzeczywiście poszłam w książki. Moją tematyką jest przestępczość zorganizowana o charakterze mafijnym, także... Zobaczcie, jaki przeskok, prawda? No to jest rzeczywiście szok dla wszystkich, którzy mnie znają, tak. Przede wszystkim, że no tak jak się pukali w głowę, no gdzie ty, kobieto, idziesz z tymi tematami, ale rzeczywiście no ja się uparłam, dlatego że parę rzeczy bardzo ciekawych, intrygujących przyszło do mnie po śmierci bliskich mojego męża, których sama też bardzo kochałam i rok temu, kiedy tu byłam, to jeszcze buzowało wszystko we mnie, ta żałoba jednak się wulkanizowała. Książka powstała pod moim nazwiskiem, chociaż doradzano mi, żebym podpisała się pseudonimem. I powiem Państwu, że w życiu naprawdę po żadnej książce nie odebrałam tylu wiadomości przez Messenger od obcych mi ludzi, którzy mi gratulowali odwagi. Mhm. Odwagi. I tak naprawdę zrozumiałam to dopiero w gabinecie psychiatrycznym u bardzo znanej pani psychiatry, którą znam od czasów studenckich, ponieważ miałam z nią psychopatologię i podstawy psychiatrii. Poszłam do niej z egzemplarzem książki, z dedykacją, piękną dedykacją, dlatego że ona mi pomaga w całym moim zawodowym życiu. Ale poszłam do niej trochę tak emocjonalnie wymiętolona, ponieważ no tak jak do ciebie napływają historie ludzi, tak do mnie po tej książce przyszło wiele emocji, z którymi sobie nie do końca radziłam, ponieważ no, to już nie była mafia, nad którą się nie użalam, nawet jak tam strzelają do siebie i wykańczają, tylko byli to, no widać, naprawdę wrażliwi ludzie, którzy chcieli porozmawiać ze mną o swojej żałobie. Na to nie byłam do końca przygotowana. I poszłam do gabinetu tej pani doktor, powiedziałam, że no może jakieś pigułki, tak żebym mogła spokojnie spać, żeby mi się te myśli nie kłębiły. A po co ty w ogóle poszłaś w ten temat? Mówi. Po co ty się w ogóle przeprowadziłaś do Gdyni? Tutaj jak gdyby wyjaśnienie, ja mam w Szczecinie bardzo wygodne mieszkanie, które zostawiłam na razie pod kluczem i przeprowadziłam się do domu, w którym różne te rzeczy dziwne siedziały. Ci bliskich siedziały. I ja powiedziałam spontanicznie, bo ta pani doktor znała mojego dziadka. Jej tato kiedyś grał z moim dziadkiem w szachy. I mówię, bo dziadek po śmierci mnie o to poprosi. Wtedy zobaczyłam, że już nigdy tej pani doktor nie wytłumaczę, że z moją głową jest wszystko w porządku.
Ale rzeczywiście przekaz, który miałam od medium, nie pani Ani, tylko medium ze Szwecji, która też jest bohaterką tej książki, brzmiał tak, że słowa dziadka było: bardzo bym chciał, żebyście tu zamieszkali, mój mąż i ja, i nasze zwierzęta. Usłyszałam, że taka tematyka to jest tylko w sektach, że to jest prosta droga, żebym zagubiła siebie. No, ja ciebie, Ewa, naprawdę szanowałam, miałam do ciebie bardzo dużo szacunku. Oczywiście teraz ciebie też szanuję, ale no... Ale rozbiła cię emocjonalnie. Ale ja wyszłam, zadzwoniłam do mojej siostry i powiedziałam, tu cytuję samą siebie. Ja się czuję jak kulka gówna, po prostu. Ja byłam emocjonalnie opluta. Wzrok w ogóle tej pani doktor, naprawdę, która mnie zna od paprocha z pierwszego roku studiów. No to w sumie poszłam do niej i z tą książką, ale też po pomoc, bo naprawdę sama źle się z tymi wszystkimi emocjami miałam, dźwięki mnie dobijały. Myślałam, że już nosiłam jakieś słuchawki takie statkowe, żeby się odizolować od świata. Więc pierwszy raz w życiu poprosiłam o psychiatryczną pomoc. Zadałam pani doktor takie pytanie, czy pani uważa, że ja jestem chora psychicznie? A ona mówi, no jeszcze nie, ale zmiany organiczne mózgu już postępują. Chroń Boże przed takimi doktorami. Tak, tak. Dopiero wtedy zrozumiałam, o co ludziom chodziło, że mi gratulowali odwagi. Bo początkowo to rzeczywiście była abstrakcja. Bardzo się cieszę, że ta książka się ukazała. Bardzo się cieszę w ogóle z reakcji ludzi, że piszą do mnie z takim zaufaniem. Potwierdzają właściwie te moje wcześniejsze takie... sytuacje. No tak, wewnętrzna tak. Konieczność, że podejść do tego tematu. Jeżeli już coś od nas dostałaś, to zrób coś w tym kierunku. Masz dar, potrafisz pisać, potrafisz zjednać sobie ludzi, którzy ci o tym opowiedzą. I naprawdę to jest ogromna moja radość. Nie mówię, bo często mnie osoby pytają, czy będę kontynuować ten temat. Na razie idziemy w stronę epilogu Skazanej. Polecam ten serial państwu. To jest jak gdyby moje takie zawodowe życie, bo pracuję przy scenariuszu na bazie mojej książki. Ale no, zupełnie inaczej patrzę i na twoją pracę, Aniu, i na ludzi, którzy przychodzą właśnie w takie miejsca. I bardzo się cieszę, że jestem z państwem tutaj. Podziękujmy Ewie. Dziękujemy. Ewa. A ja ze swojej strony chciałam wam powiedzieć, że też dostawałam bardzo dużo, o czym pewnie Ewa nie wie, bardzo dużo maili, informacji odnośnie tej książki, ale myślę, że chciałabym za pośrednictwem Ewy napisać jeszcze coś, ale w sensie, słuchajcie, takiej pracy duchowej, tak jak jego nazwę, takiego poradnika medium. Dlaczego? Dlatego, że my bardzo niewiele wiemy, jak mamy sobie poradzić jakby z tą żałobą. I jakby świat duchowy trochę u niektórych osób się bardzo zamknął. Niektórzy ją przeżywają, tą śmierć bliskiego, a niektórzy po prostu zupełnie się zamykają. Zamykają się nawet, słuchajcie, na kościół, tak? Bo Pan Bóg go zabrał, no to jest za to odpowiedzialny, ja już nic nie wierzę. I różne są tego schematy. Ale cierpienie dalej zostaje, bez względu na co my się zamykamy. Po części podejdę, zaznaczam, po części podejdę do tych osób, których czuję po prostu duszę, które już mnie tu miażdżą głowę. I jak podejdę do tej osoby i będziemy jakby rozmawiać, to pamiętajcie, że podzielimy to jakby na dwa etapy, bo będą pewnie przychodzić jutro, będą przychodzić podczas całych naszych zajęć i jakby ta rozmowa z nimi trochę ich wyciszy i uspokoi, bo inaczej nie dadzą mi spokoju, tak? Już nie chcę nawet mówić, ile znowu przy Marlenie jest tych dusz, które... Wiecie, ja wam muszę powiedzieć jedno, co was teraz bardzo zaskoczy. Trochę zaczynam obalać mit reinkarnacji. I mówię to głośno. Dlaczego? Dlatego, że jak ja się spotykam z duszami, które dekady, wieki temu odeszły, to powiedzcie mi, kiedy się ta reinkarnacja odbywa? Kiedy one schodzą tutaj na ziemię?
ja już widzę, że im jest tam za kurtyną śmierci zupełnie spokojnie. Wcale nie chcą się reinkarnować. Doskonale wiedzą, że jeżeli przejdą reinkarnację do swojego ciała, nigdy nie pójdą jakby niżej, czyli do ciał zwierząt, to ja już z nimi nie mam kontaktu. I nieważne jest, czy ta osoba, czy ten zmarły od 30 lat temu, czy 50, ja mam z nimi kontakt. W momencie, kiedy dochodzi do reinkarnacji, jest już koniec. I ja to obserwuję, słuchajcie, od paru lat. One ciągle są. Chyba że są to dusze bardzo niezbawione, nie chcą jakby pokory tam po drugiej stronie, nie chcą kontaktu z tymi, z wami. No więc można sądzić, że taka dusza wejdzie w reinkarnację. Podejdę do was, dobrze, bo jak ja uspokoję ich myśli, ja uspokoję myśli ich, żeby mnie tu nie atakowały, to ja oczywiście podejdę, podotykam was. Ja wiem, że niektórzy nie lubią dotyku, ale to jest taki, to jest takie połączenie mnie i ducha, tak? Czyli ja na sesjach indywidualnych, wiecie, że tego nie robię, natomiast teraz muszę, żeby po prostu uzdrowić całą tą drogę. Jeżeli czujecie tą energię od ducha, to ty, Marlenko, za chwilę to poczujesz. Czasami masz takie wyobrażenie, wiesz, chciałam ci powiedzieć, że bardzo ciebie wspierają babcie, prababcie. Tu jest ród kobiet, które rzeczywiście chcą jak najlepszej drogi dla ciebie. Kobiety, nie mężczyźni, tylko kobiety. Zgadzasz się z tym, Marleniu? Zgadzam się z tym. No, kobiety. Kobiety tak strasznie chcą. To tak jakby jeszcze się, słuchaj, dobijały do ciebie i chcą, żebyś ty miała kontakt z nimi. Słuchajcie, to nie jest źle, że my ze swoimi duszami zmarłymi rozmawiamy. Macie z nimi rozmawiać. Bo jeżeli nie słyszą waszych potrzeb, to wam nie pomogą. Rozmawiajcie z duszami zmarłych i mówcie, dzisiaj się stało to, pozwól mi to odzyskać, pozwól mi to załatwić. Nawet nie wiecie, jaką one mają moc, tak? Ja jako medium muszę się przyznać, że o wiele rzeczy ich proszę. To jest moje życie. To jest takie życie ja tobie, ty mnie. Ewunia, tak jak mówiłam, poczuj to, bo tu są bardzo silne energie, tylko przy Ewie jest mężczyzna, który jest z rodu, który chce nawiązać kontakt. Czy pamiętasz, kto to był Józef? Może babci brat? Nie wiem. Józef, bardzo cię wspiera Józef. Sprawdzajcie to, o jakich duszach ja mówię. Kto to jest dla was? Bo przy Marlenie tak było, tak? Marlenko, później za chwilę opowiesz o tym, jak wy się... Tutaj jest mężczyzna. Grażynko, tutaj jest bardzo, ktoś cię wspiera. Z mężczyzn? To była śmierć nagła? O, ale tu jest blokada, słuchajcie. Grażynko, czujesz blokady? Bardzo mocne są tutaj blokady. Ten stan duchowy, tak jakby duch blokował. Ale jest przy tobie mężczyzna, który zginął nagle. Ja ci powiem, kiedy to było. 72, 71. Ktoś z twojej bliskiej, naprawdę rodziny. Tutaj mi się pokazują już kobiety. Jak na imię? Anna. Tutaj są kobiety. Blokada. Jest Maria. Jakby chciała przekazać bardzo... to nie jest ochrona. To jest tak, jakby ktoś chciał z tobą porozmawiać o tym, jak chce przeprosić ród. Maria. Maria. Cały czas słyszę Aniu. Aniu. Wiesz, kto to jest Maria?
Nie. Ktoś z rodu? To znaczy mała taka Marysia to była córka mojej babci, ale to maleństwo. Mhm. Pamiętajcie, że dusze przychodzą. O, tu już jest lepiej z energiami. Mhm. Za chwilę będziemy... Nie, ja stoję tu, a ty stoisz tam. Tu, tu proszę przyjść. Mówię do ducha, słuchajcie, teraz, bo on chce, żebym ja przyszła tam. Tu już jest bardzo dobrze z energiami. Tu już jest bardzo dobrze, ale tu też jest ród kobiet. Jeszcze, jak imię? Emilia. Emilia, przepraszam. Emilia, tu jeszcze jest coś nie do końca oczyszczone, Emilia. Zgadzasz się? Tak? Jeszcze potrzebujesz tego oczyszczenia. Teraz Klaudia coś powiem. Twoja żałoba już się kończy. Czujesz to? Tak. Klaudii żałoba się już kończy. I czuję to po takich bardzo fajnych, spokojnych energiach Wojciecha, Wojtek, Wojciecha. Ona już kończy żałobę. To już widać. Już duch odchodzi. Masz żyć swoim życiem. Tak? Juleczka. Juleczka, która jest z tobą, jest cały czas przy mamie. Tego się nie pozbędziesz. I myślę, że z duszą Julii tutaj przy Klaudii, jak ona pierwszy raz do mnie trafiła, to cały czas widziałam krążące dziecko i cały czas tak jest. A Wojtek już odchodzi, czyli z mężem się już żałoba kończy. To tak jakby duch spowodował, że on już nie chce tej żałoby, tak? Tam jest mężczyzna między wami, między Basią a Joasią jest mężczyzna bardzo mocny i on mi tu wzywa. To przyjdź tutaj, tam, do mnie. Tutaj już spokojnie. Co z mamą? No, no, nie żyje. Ja nie muszę pamiętaj, wszystkiego pamiętać, dlatego ktoś mi mówi mama, ale mówi, że jest bardzo spokojna. Mama mówi ci, że już jest bardzo spokojna i ten świat duchowy już jest dla niej otwarty. Bo była odprowadzana. Bo była odprowadzana. Słuchajcie, ona ostatnio, ja nie wiem, ona mi się przedstawia jako mama, że ten świat duchowy już ma za sobą. Czyli możesz być spokojna, Mariolko, że mama już przeszła na drugą stronę. A co to według was jest druga strona? Jak ona się nazywa? O, pobrała nauki. A ja wszystkie. To się nazywa, słuchajcie, nie żadne światło. Proszę was, nie używajcie słowa światło. Bo do światła idą wszyscy ci, którzy też po drodze no są z astralu. Im się też należy to światło, więc bezpiecznie mówcie, dusza mojego męża, mojej mamy odeszła za kurtynę śmierci. Tak się to fachowo, duchowo nazywa. Chciałabym, żebyście sobie zapamiętali czy zapisali, bo wtedy będziecie takie cool. No wiecie, tak, że tu mam od medium i każde medium się tymi zwrotami posługuje, nie światło. I mnie bardzo zastanawia, dlaczego ludzie we wszystkim używają światło. To nie do końca tak jest, światło. No. Ja już tutaj wiem, że Kasia ma bardzo, tylko mi nie płacz, ochronę od taty. Tata, który ją chronił, który jest przy niej. Ale muszę ci powiedzieć, że też dzisiaj przyszła jakaś babcia, Kasiu. Antonina? Antosia, nie Antonina, bo mówisz, że się na nią mówią Antosia. To moja babcia. No, więc tutaj też przyszła babcia, ale ona ma niesamowitą ochronę od taty. I dopóki o tym nie wiedziała, nie myślała o tym, no to ta ochrona nie była taka oczywista dla ciebie, nie? No, to trzeba jakby poznać. Ale tutaj, tu głowa zajęła się już blokadami. Tu głowa zajęła się już, Kasieńko, blokadami. Słuchajcie, my w każdej chwili możemy mieć blokady, ale tutaj po to jesteście, żeby to po prostu oczyścić, tak? Małgosia. Małgosia. No to dobrze, to zobaczymy.
Małgosia, ty jesteś gotowa do tego, żeby dusze cię odwiedzały? To znaczy ja bardziej tutaj przyszłam z myślą oczyszczenia czakr. Wiem, Małgosiu, wiem. Ale ja mówię o tych duszach, na których, wiecie co? Przy niej stoją dusze, co jest niesamowite, przy Małgosi, zwłaszcza kobieta. Czy ktoś zmarł na nowotwór? Chyba dziadkowie, chyba i dziadek, i babcia. Ona nie jest gotowa na kontakt z tymi duszami, czasami tak jest, i pewne kwestie tu blokuje, tak? No i znowu, zaraz przyjdę. Czyli to jest sytuacja, w której Małgosia przyszła jakby po inną część, ale już dusze do ciebie chcą przyjść. Ktoś to zmarł na nowotwory, czyli robi... Słuchajcie, no czasami my możemy tak, ale ja nie chcę żadnych dusz, ona robi blokadę. Ale jak się spotyka z medium, to momentalnie tą granicę uwalniają. Dobra. Wiesz, Małgosiu? Nie bójcie się medium, Jezu, przecież ja nie gryzę. W każdym bądź razie, no tu wiecie, ja bym chciała kiedyś, żebyście zobaczyli. To możliwe, że przy tych medytacji białych drzwi zobaczycie swoich zmarłych i wtedy będziecie wierzyć, jak oni wyglądają, w jakim są stanie, co mówią, jakie sprawy możecie z nimi załatwić. Ja was przez to przeprowadzę, bo tak jak ja ich widzę, to nie zobaczycie nigdy tego, tak? No, przy Ewie jest bardzo, Ewa, przepraszam cię, ale takich bardzo negatywnych też energii, których przychodzą i ładują się do ciebie, ale masz... Ewa, a kto ciągle zamykał ci drzwi? Nie jest wysoki, ojej, teraz będę chodzić jak ten duch. Nie jest wysoki, tylko Ewa, zamykaj drzwi. Ewa, zamykaj drzwi. O co tu chodzi? A dziadek był wysoki i on mi zawsze mówił, że wychodzisz z domu i nie zamykasz drzwi. To jest coś, co dziadek mówi, a teraz, tak jakby ci pytał, a teraz zamykasz drzwi? Ni cholery. Zamykaj drzwi. To może o to mu chodzi, że masz zamykać w końcu te drzwi, tak? Tak, jak wyjdę z domu, to sobie przypominam, że nie zamknęłam, bo już mam za dole. Musisz mu obiecać, że będziesz zamykała drzwi, bo to go w jakiś sposób, wiesz, on jest taki podstawny, rozumiesz, taki sobie, nie taki, wiesz, zgarbiony ktoś, tylko taki, taki podstawny i taki po prostu elokwentny, nawet bym powiedziała, Ewa. Takie elokwentne. I dlaczego ty nie zamykasz tych drzwi? A było tak, że tak jak duch mi pokazuje, że szedł za tobą i zamykał? Tak, tak. No. A te negatywne, przepraszam, to takie zawodowe gnotki? Tak, 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 bo to są bardzo negatywne, Ewunia, energie. I tym się też ładujesz. Masz takie rozbite dni, kiedy nie możesz w ogóle wstać głowy i w ogóle jesteś taka do niczego. Tak. To są te energie. Poczekam za 2 dni, za 3 dni, to ja się pozbieram, tak? Będzie dobrze. Co się dzieje, Danusia? Nie, nic. Spokojnie, bo taka jesteś smutna. Ktoś was rozdziela, czyli tak. Słuchajcie, muszę wam coś tutaj powiedzieć, bo ja też bardzo Bogusi dziękuję. Nie będę ukrywać, że przecież się nie znamy, bo się znamy. Ale wtedy, kiedy ona przyszła tu po raz pierwszy, się pojawiła, to słuchajcie, był taki, że ja jakby mnie duchy poprowadziły tylko do niej. Tak jakbym w ogóle sali nie widziała, tylko tu. Tu jest najwięcej śmierci. W ilu? 2, 3 latach? 3 lat, 5 osób. Dwa lata, 5 osób. No właśnie, 2 lata i 5 osób i od razu mnie duchy poprowadziły do niej. I stanęłam i powiedziałam, ile tu jest dusz. Teraz was rozdzielę, mężczyzna, tak jakby twój mąż stanął, nie, to jest moja kobieta, a nie, a to jest moja kobieta, rozumiecie? Czyli jakby duchy współpracują ze sobą, nie, nie, ja tutaj, one lubią takie zbiorowiska, lubią. Zaczynają się komunikować, tak, bo nie są jakby sami. I to jest takie, trochę takie
jakby polepszali tą swoją sytuację, bo nie są sami. Jeżeli Danusia jest przy tobie mąż, to czy ostatnie wydarzenia, on cię pyta, ja nie wiem, Danusie, czy tak było, były dla ciebie smutne? Mhm, tak, tak. On cię pyta, dlaczego tak się martwisz? To później powiem. No tak, ale było takie zmartwienie, prawda? Było, nie. Jest u Danusi jeszcze bardzo trudna żałoba, bo jeszcze roku nie ma, tak? Nie, teraz w październiku. Teraz w październiku, no ale jeszcze nie ma. Jeszcze nie ma. To jest znowu taką, ja tak czuję, Danusia, że znowu przychodzi taki trudny bardzo obszar i to jest to, co wam za chwilę wyjaśnię, jak co się dzieje z ciałem po śmierci bliskiego. Takich naprawdę mądrych rzeczy. Natomiast tu on nie jest dzisiaj zadowolony. Pyta się ciebie, dlaczego jesteś smutna, ale jest to czas, który ty mu musisz poświęcić, tak? Cały czas mu poświęcasz, tylko nie chcę, żebyś był w takim smutku, tak? Tak, tak. No. Tu stoi ten mężczyzna, wiecie, o kim mówię? Prawdopodobnie o tacie. Macie przestać, mówi tak, szybko mówił. Był taki, nie powiem, że byłby za wylewny. Był tato wylewny? No, względem mnie nie bardzo. Joasiu, on mówi, że miałby cię za co przepraszać. Prosi cię, żebyś mu wybaczyła. No to, a dlaczego się tak domagałeś? Nie będę za tobą chodzić. No widzicie, ja tak muszę robić, jak one chcą. Mówi, że nie było go, teraz by wiedział, jak wychować dziecko, bo jego w ogóle nie było przy twoich wychowaniu, przy tym, jak powinien wychować ojciec córkę. W ogóle nie uczestniczył w twoim życiu. Nie będę za nich przeklinać. Medium nie może tego robić, ale przeklina teraz. Wiesz, tak donośnie. Co ja zrobiłem? Nigdy nie było. Pamięta tylko, jak byłaś maleńka, spojrzał i już go nie było. Tak było, Joasiu? Mniej więcej tak. Czy dzisiaj chciałabyś coś tacie przekazać? Może liczyć na to, że mu przebaczysz? Staram się, Basiu. Pracujesz nad tym? Pracuję, tak. Dobrze. A ty, Basiu? Zaraz. A tu jeszcze przyszła kobieta. Teściowa? Ona ma, Basiu, zacięte usta. To nie jest ktoś, kto by chciał coś ci przekazać. O, to jakby się bała coś przekazać. Może tak być? Nie wiem, albo babcia moja, albo mama. Dobrze, a kto był z literą A? Dobrze, zostańmy przy tej teściowej, bo ona ma zacięte usta i jeżeli mówimy o niej, to nigdy nie brała za tobą, wiesz, współczucia, tak, że on taki był dla ciebie. Czyli nie dlatego, że matka zawsze będzie chronić dziecko, bo to różnie bywa, ale ona nie wie, co ci ma powiedzieć. Kto umierał w męczarniach? Znaczy, no to właśnie mówi, to jej nie daje spokoju, dlatego dusze przychodzą. Jeżeli cierpią, to chcą od was takiego, wiecie, przeprosin, tak? Bo one nie mogą się wyplątać z tego. To nie jest takie łatwe, słuchajcie, przejście na drugą stronę za kurtynę śmierci, bo wy musicie im coś wybaczyć. A to wybaczenie przychodzi po latach. Nie dzieje się automatycznie i żadne medium was do tego nie zmusi, nawet nie powinno. Natomiast ty czujesz tak ogromny ból w stosunku do męża, bo nie miałaś ani męża, ani nie był ojcem dla córki. No jeszcze inne powody. Też wiem. Bardziej srogi, Basiu. Bardziej srogi, to nie na forum. Dobrze? Zostawiamy to, Basiu. Ale chciałam ci powiedzieć, że krąży wokół was dziecko.
które się jeszcze nie urodziło? Na przykład. To może być syn. Prawdopodobnie się starał dziecko, to może być tak. No to będzie. Słuchajcie, widzicie, nie mówi tylko dusza, to jest informacja twojego męża, że krąży tutaj dziecko, a Basia mi mówi, ale takie, które się narodzi. Duchy to spowodują, tak? Żeby się narodziło, żeby było. Czyli on jakby chce się wkupić w to, że na przykład nie mógł zająć się córką, nie był dla ciebie dobrym mężem, chce się wkupić, tak? To ja spowoduję, żeby to, że się starają o dziecko, było. I ja już to dziecko widzę, Basiu. Nie myśl sobie, że dusze będą przychodzić tylko teraz, bo później też będą i będą wszystko przekazywać. Czy to jest jakaś świeża śmierć? Przypomnij mi imię. Kasia. Kasiu? 2 lata temu. No, to dla mnie jest świeża, ale to jest mężczyzna. Mężczyzna? Mhm. Świeża śmierć kobiety? Tak. Ona jeszcze nie przeszła na drugą stronę. Mhm. Czy to jest twoja mama? Tak. Dlaczego ona mówi teraz, że dopiero teraz będzie miała z tobą jeszcze lepszy kontakt? Chcesz je poprawić to, Kasiu? Znaczy nie wiem. Pyta, Kasiu, ona pyta, czy ty ją rozumiesz? Jaki miała z tobą kontakt? Jaki kontakt był z twoją mamą? Pod koniec znaczy, życia? Dobry w sumie zawsze. Tylko teraz może więcej z nią rozmawiam. Nie. No to teraz posłuchajcie, co ma mama Kasiu do powiedzenia. Ty nazywasz to dobrym kontaktem. Mama nie. Mama nie, bo nie powinna być taka zimna dla ciebie. Bardziej otwarta, bardziej wyrozumiała. Czy to nie jest tak, Kasiu, że trochę podporządkowałeś swoje życie pod mamę? Tak średnio, no nie do końca. Chciałaś ją zrozumieć? Mama cię o to prosi, żebyś jej pewne rzeczy wybaczyła, bo ostatnie lata pamięta przed śmiercią waszym lepszym kontaktem. Lepszym, tak, Kasiu? Tu jeszcze masz bardzo dużą ochronę od jakiejś babci, niska wzrostem. Ja? To mama mamy chyba. No, niska wzrostem. Pamiętasz ją? Tak. A jeszcze zapytam, a ten mężczyzna to... Też świeża śmierć, to tak może być więcej niż 2 lata. Aha. Wiesz, kto to jest? Znaczy domyślam się, ale nie wiem, bo on miał chory na nowotwór był, ale... Mhm. Ale potem urwał się kontakt, więc nie wiem. Czyli to jest nie rodzina. Nie, nie rodzina. No, ale my też nie mówimy tutaj, słuchajcie, o rodzinie. Przeważnie przychodzi rodzina, ale właśnie znajomi, sąsiedzi, gdzie mieliście jakby kontakt, też przyjdą. Też przyjdą, potrzebują bardzo tego wsparcia. Oj, tutaj jest dużo dusz. Tutaj jest dużo dusz i od... bo jakoś mi tak... Od którego zaczynamy? Po kolei. 2 mężczyzn i kobieta. Myślę, że mąż i tata. No. I oni się tutaj przekrzykują, a ja nie, ja teraz powiem, a nie, a to później, a to... Wspierają cię. I wspierają cię. Ja to liczę. A napisz literę S. Kto to jest? S? Napisz literę J. J to Janusz, mąż. Mhm. A kto to... Co się tak trzęsą ręce? Litera S. Też przychodzi litera S z twojego rodu, czyli od rodu taty. Od rodu taty. A kto to był? Na kogo mówiono, Stasiu? Wujek chyba. 2 mężczyzn, czyli przyszedł tato i przyszedł twój mąż. Pamiętaj też, że masz bardzo silną ochronę od kobiety, o której wspomniałam. Ona tutaj próbuje wejść. Na pewno. Słuchajcie, jeżeli macie tak silny kontakt, ja mówię, że macie silną ochronę, to starajcie się sprawdzić, kto to jest dla was, kto był bliski za życia, bo one tego potrzebują wam pomagać. Ale dopóki... No? A ta kobieta ma czarne włosy? Bardzo ciemną w ogóle ma oprawę. Ładna kobieta, bardzo ładna kobieta. Jezu, jak mnie ktoś turcha. O Jezu.
A Janusz jest cały czas przy tobie. Cały czas. Natomiast słuchajcie, tu będzie jakby trudniejsze przejście, chociaż on chyba był odprowadzany, tak? No. No to sobie jeszcze jakby idzie. Ja zawsze mówię, że dusze przechodzą przez kilka tygodni, bo taką mają drogę, ale czasami może być to dłużej. To nie to, że one gdzieś utkną, ale ta droga ich będzie znacznie dłużej trwała. Znowu przy Małgosi, chociaż ona mi tak, nie, ja jestem na oczyszczaniu. Nie, ja muszę przerwać tą granicę. Czyli tak jakby babcia z dziadkiem chciały przyjść do ciebie, tak? Bo oni mi to mówią i tłumaczą, tak? Znaczy ja mam chyba jakieś... Połączenie? ...historie jakieś, które się powtarzają, jeśli chodzi o śmierć, ale to akurat właśnie nie kobieta. Nowotwory? Nagłe śmierci, no to powielamy. No, interesowało mnie to oczyszczenie czakry, bo wiem, że to się potem też na generację po mnie może, że tak powiem, przesunąć. No to macie w spadku. To macie w spadku, czyli powielamy to. Uporałeś się z żałobą, Krzysztof? Myślę, że w 80%. Tak. Czy ten kontakt z synem dużo ci dało? Tak. Słuchajcie, tutaj jest syn przy tobie, ale on mówi, tato, to na własne życzenie. Nie potrafiłem żyć inaczej. Ja już, Krzysztof, nie pamiętam, co, jak. Twój syn Kuba? Tak. Za dużo, ja, słuchajcie, 1000 osób przyjmuję. I gdybym ja chciała pamiętać o wszystkich duszach, to bym musiała mieć, nie wiem, pamięć, nie wiem, kogo. Po co mi to? Przychodzi dusza i jest. To, że się uporał ze śmiercią, to dlatego, że jego syn przekazuje, że innego życia by nie wybrał i nie chciałby innego życia. To zrobiłem i gdybym miał drugie życie, zrobiłbym to samo. Rozumiesz to, Krzysztof? Tak. Powinniście przekazywać to rodzinie, a nie, że dusza was za coś przeprasza, że nie chciał tego zrobić. Nie, w przypadku Krzysztofa jego syn chciał to zrobić. To była jego wola i teraz, tak jak mówi, że bardzo się cieszę, że wy, jako rodzina, twoja żona, cała rodzina wychodzi z tej żałoby. Wychodzi w sensie, że się uporałem z tą żałobą, a pamięć przecież zawsze zostanie w sercu, prawda? Czegoś on nie chce, Krzysztof, to ci muszę przekazać. Czy wy się modlicie? Co rozumiesz przez modlitwę? Przestańcie się za mnie modlić. Żona to robi? No pewnie żona to robi. Tak. To jest jej droga no. do pomocy. To jeżeli możesz przekazać, no nie chce tego syn. Już przekazywała, to na to nie ma wpływu. Jak no. ktoś jest przekonany, że to jest... To widocznie to widzisz, to on to słyszy, jego to dręczy, tak? Ale wiesz, że twój syn jest z jakimiś dziadkami? Połączył się z dziadkami, to są ktoś po twojej linii? Ha, może być ktoś po obydwu liniach. No to mówi, że jest z dziadkiem. Ale mówi o wcześniejszym, bo mówi, że jest ze swoim dziadkiem Janem. A Jan to jest... No. To pradziadek. No to właśnie, bo po stronie, po linii, mówi tak, i jest to dla mnie prawy człowiek. Mhm. Tak, zgadza się? Prawy człowiek, to dla niego jest to, wiecie, jakiś, ktoś, kto ma jakiś autorytet, tak? Nie znałem Jana. Pradziadka. Pradziadka nie znałem. No to twój syn się teraz z nim połączył, tak? Jakie to wydarzenia was teraz... Krzysztof, Kuba mnie pyta jakieś wydarzenia z takich ostatnich dwóch, trzech miesięcy. Jakie to były wydarzenia? Macie kogoś chorego w rodzinie? Do kogoś jeździcie? Opiekujecie się kimś? Przypomnę sobie, raczej chyba nie. To posłuchaj. Wiecie, że to już wie Bogusia i inne osoby,
że zmarli przekazują wam to, co się za chwilę zadzieje, żebyście wzięli na to pełną odpowiedzialność, że przekazują wam sytuacje, których wy nie znacie po naszej stronie, po stronie żywych. Ile takich sytuacji doznajecie, że na przykład mówimy o takich sytuacjach i jak dusza przekazuje, to tak jest. A czekaj, no coś się wydarzyło w sumie na to. A to może nie w rodzie, ale ten, ale zięcia, ale tata zmarł. A, no to widzisz. I to jest takie ostatnie 2-3 miesiące? Ostatni, no tak, półtora miesiąca. No, no to widzisz, ale przekazuje, że połączył się, on mówi na niego dziadek Jan, tak? Czyli twój pradziadek, tak? Tak, a to jest było kiedyś. Nie? No. Marlenka, tak? Mhm. No tutaj lubicie praca duchowa, co? No tak. Blokujecie też? Marlenko? No, niedużo, po prostu no, nie zawsze te informacje, które mam. No. Znaczy cały czas się uczę, tak? Coś tam z błędem robię i później. Czy w twojej rodzinie odeszło dużo kobiet? Tak. W zeszłym roku moja mama i 2 tygodnie po niej jej mama. W czerwcu teraz będzie. Marlenko, powielasz błędy. To nie są błędy. Powielacie śmierci, które będą się powtarzać. Mogę cię zapytać, czy po śmierci babci, mamy przeżyłaś żałobę? No jeszcze nie do końca. Uporałaś się z tą żałobą, czy w ogóle nie przeżywasz? To znaczy, ja jak rozmawiam z mamą i cały czas jakbym się zastanawiała, jaką ona matką kiedyś była, bo ja ją po prostu nie rozumiem. Mhm. Ona nie była złym człowiekiem, ale jakoś tak nas dziwnie wychowywała. Mhm. Ja po prostu z nią na ten temat rozmawiam. Z babcią ja nie miałam takiego kontaktu. Oczywiście, żeśmy się spotykały, ale... Poczekaj, Marlenko, co babcia, co mama mówi. Często nazywałaś mamę, przepraszam, dziwakiem. Tak, I to w rodzinie my... No, dziwakiem. I mama mówi, że dziecko, musisz przeżyć żałobę, to nie jest ode mnie, tylko od mamy, bo przynajmniej przerwiesz to umieranie kobiet. Słuchajcie, to jest to, co mówimy o czakrach mentalnych, czyli linia rodu się tu kłania i mogą być następne śmierci. I zaraz wam wyjaśnię, że ktoś, kto nie przeżyje żałoby, nawet jeżeli ją odbiera źle, bo nie należy mu się przeżywanie, to zróbcie to. To zróbcie to, bo za chwilę pojawią się następne śmierci. To znaczy, tu właśnie z mamą też była taka sytuacja, że ona nam to dosyć umarła nagle i my tak nie za bardzo byliśmy pogodzeni z tą sytuacją, no bo no była po operacji, dochodziła do siebie, tutaj się coś przyplątało i jechała do szpitala i nagle w ciągu dosłownie kilku dni zmarła. A za 2 tygodnie umiera jej mama, tak? Tak. No. Czyli, no, moja babcia miała 98 lat i zawsze mówiła, dożyje setki, no nie udało się. Ale właśnie w związku z mamą, no, uciekła już mi myśl, tak? Ale w związku z mamą, że było takie wychowanie, było ci trudno, Marlenko? Trudno, tak. Tak. Moja mama naprawdę była specyficzna i tak jakoś specyficznie... Mówi mama, że odstawałaś od rówieśników. Co to znaczy? No może taka niepokorna byłam. Odstawałaś, bo chciałaś nie słuchać za bardzo mamy, a ona jednak, no... Wiesz, ale i tak byłam bardzo karnym dzieckiem. Tak, ale mówi ona, że wychowywała cię w sensie zakazów i nakazów. Ale to chyba wszystkie. Znaczy chłopacy mieli lepiej. O, jak zawsze. No, oni mieli lepiej, a ode mnie się po prostu więcej... Idę do was. A tata pojawił się? Nie, są tylko kobiety. Poczekaj, bo to jest jeszcze nie koniec. Te duchy są cały czas, słuchajcie, to nie jest tak, że one sobie przyjdą przez 5 minut i koniec, tylko będą wam tutaj zaglądać. Idę, słuchajcie, do początku. Ktoś mi mówi, że wybór... Proszę, mam takie pytanie, bo w związku z mamą tak. To zapomniałam. Bo ona była bardzo materialnie przywiązana do tego życia. Do materii. Tak, i myśmy się bali, że ona w ogóle będzie reagowała na tą wyprzedaż z tego mieszkania i tak dalej, bo myśmy to bardzo jakieś sprawnie, szybko załatwili. No bo niestety zostały długi, to trzeba było sobie z tym jakoś poradzić. Ale gdyby, poczekaj, bo mama mówi, Marlenko, nawet gdyby była, to ona to robiła dla rodziny, żeby nie było widać, że jej
brakuje jakichkolwiek pieniędzy, wstydziła się tego. Tak, tak, bo ostatni czas to było naprawdę trudno. No, wstydziła się tego. Natomiast mama nie mówi, Marlenko, o tym, że zrobiłaś dobrze, czy zrobiłaś źle, wyprzedając ten majątek. O tym nie mówi, więc ja tu też nie będę cokolwiek dokładała, tak? Bo chodzi o to, że ja próbowałam ją właśnie jakby odprowadzić poprzez taką modlitwę, żeby jej było szybciej, łatwiej, żeby ona właśnie taka pogodzona jakby odchodziła. I nie wiem, czy mnie się to w jakiś sposób po prostu... Skoro tu przyszła, to nie. I za szybko przyszła, tak? A twój wybór, jak masz na imię? Ania. Wiesz, co twoi zmarli mówią? A kto przyszedł? Jestem ciekawa. Babcia. Która? Niska. O jest. Czemu o Jezu? Nie mogła przyjść ta druga? Na kogoś wołano, Ania. Tak. Co to za wołanie? Nie wiem. Dlaczego tak wołano na nią dziwnie? Inaczej miała na imię, a inaczej ją nazywano. Tak. No czemu? Bo miała na imię Leokadia, a wołali na nią Lodzia. No w zasadzie jedno się łączy, ale tak, z tym skrótem. Imieniem, skrótem, tak? Tak? Ona mówi, że miała bardzo trudne życie. No to była matka mojego ojca. Miała trudne życie. Mhm. I to potem przelewała na mojego ojca. Przelewała na twojego ojca względem tym, jak też traktowała ciebie. Zgadza się. Udawało jej się, Aniu. Czasami jej się udawało być dobrym człowiekiem, czasami, ale to było cały czas nie, nie, nie. Wiesz, jakby ona mówiła, że ta miłość, której ci nigdy nie dała, ani nie pokazała twojemu tacie, do tej pory w tym tkwisz. I teraz mam spieszniętą usta, nie wiem. Nie możesz otworzyć swojego serca. Mówi, nie chciała cię tak widzieć, tylko... a kto to jest mężczyzna, Aniu, który umiera nagle? O, to już dużo było. Przedwczesne śmierci macie w rodzinach? Kto umiera, przewraca się na zawał serca? Dziadek mój, ale z drugiej strony. Mhm. On cię wspiera, Ania. O, to on cię wspiera. A kto to jest? Pisze się. Przepraszam. Józek. Józiu. No też chyba od babci tam, nie wiem. Znasz jakąś ciocię? W zasadzie to wychowywały cię kobiety? Tak. Każda miała dziwne imię. Dla ciebie ciocia, która już nie żyje, była podporą? Ciocia, która nie żyje? Kobiety w twojej rodzinie. Przez kogo, Aniu, byłeś wychowywana? Bo muszę zobaczyć, co to za dusza. Rodzice. Tak. Mama. Mhm. Tato. Tak. Dzisiaj są z tobą? Są w Niemczech. Masz z nimi kontakt? Mieszkam z nimi. Dobry? Bardzo dobry. Opiekuję się nimi. No właśnie. Ponieważ ta, która przyszła, tak, czyli mama od twojego taty, mówi, że z tatą jest źle. Z mamą jest źle. Aniu, z tatą jest źle. Z tatą? Bo tata bardzo psychicznie... Tak, psychicznie, tak. Bo mama jest chora na demencję i tato nie daje sobie rady. No. I cokolwiek się stanie z mamą, mhm, a nie, nic się nie stanie, mhm, to babcia, czyli jego mama, mówi, że z tatą jest źle. Marlena, pamiętasz, jak się dziwiłaś? Nie śpi. Też bym chciała mieć taki stan. To jest to, że z tatą jest źle, że on psychicznie nie daje rady. Nie daje rady. Tak, wiem. Mhm. I to nie dlatego, Aniu, że to jest mama twojego ojca, ale mówi, że psychicznie sobie z tym nie poradzi. Nie poradzi sobie, bo on jest za nerwowy. No. On nie rozumie, że osoba, która jest chora na demencję, jest gorzej niż dziecko. Tak, tak, bo nie pamięta, ona nie zna podstawowych... Trzeba więcej cierpliwości niż do małego dziecka. Tak. I on tego nie rozumie, a mu to cały czas... A ty sobie, Aniu, z tym radzisz, bo masz ochronę właśnie kobiet. Ja sobie radzę, ale nie mogę mu tego przetłumaczyć, żeby on nie był taki. Mhm. Żeby go wyciszyć, uspokoić, tak, dlatego że to jest nie nerwus, to jest furiat. No.
masz bardzo dużą ochronę. Przypomnij sobie, kogo nazywano Alą albo Alusią? O matko kochana, ja nie wiem. Nie ma takiej osoby o imieniu Alicja w rodzinie. Ala, Alicja. Zapisz sobie. I później chcę informację. Alicja? Tak jak mówiła to Marlena. Ala, Alicja, Alusia. Zapisz sobie Jerzego, który przyszedł. Józefa, Jerzego. Aniu, kto miał poronienie? Moja bratowa. To dziecko trzeba odprowadzić, bo cię blokuje. Mnie blokuje? Tak, ciebie. Dlaczego to jest dla was dziwne? To jest rodzina, to nie tylko dotyczy waszych poronień, waszych odejść, tak? Izonia, już lepiej, już jest spokojnie. Spokojnie. Tak, natomiast mężczyzna jest przy tobie. Bardzo silną ma wolę. To jest tutaj jakby niełatwy temat, ale taki, który jest dla ciebie takim przesłaniem. Ja to przesłanie, jak tylko mi powie, to ci prześlę. Od mężczyzny. Mhm. Okej? Okay? Żeby ci było łatwiej, lepiej. O, to jest jakby ktoś, kto chce jakby uzdrowić tą relację. Tu jest też mężczyzna, Ela. To jest też mężczyzna i bardzo mocno stoi między wami. Ale to jest mężczyzna, który cierpiał, Ela, na pewno. Przypomnij sobie, dzieje się to wtedy, kiedy ty jeszcze dorastasz, nie wtedy, kiedy jesteś dorosła i pamiętasz. Bardzo mocno chce być jakby twoim tutaj opiekunem, czyli mówimy o, i powiem wam imiona. Tu może być ktoś, kto umiera po długiej, ciężkiej chorobie i to jest twój opiekun, zdecydowanie. Za chwilę zobaczymy, jak on przyjdzie i co chce tutaj przekazać konkretnie Eli. No dobrze, Kuba, no nie będą się modlić. Kuba cały czas mówi, że on dopiero teraz, Krzysztof, wie, że duszę dziadka czy pradziadka mówi o Janku, on tak mówi o Janku, no uczy go, jak tam powinien się zachowywać. Uczy go, jak się powinien tam jako dusza zachowywać. No i teraz wracamy, słuchajcie, do tematów. Słuchajcie, to, że chcę wam coś przytoczyć, bo często się dziwicie, że na przykład nie znacie takich imion, przychodzicie z duszami, a to wszystko się później pokrywa. Marlenko, powiedz, jak było ostatnio, czy przedostatnio, czy jeszcze przedostatnio na warsztatach, kiedy, no to żeśmy się trochę uśmiali, czy zdziwili, jak Marlena mówi jej, że u niej jest taki ród, stoi za nią, a ona w to nie dowierzała, tak? Że końca nie widać. Tak, ale powiedz od początku, że to było co? To było oczyszczanie linii rodu? Tak, uwolnienie linii rodu, przy którym macie kontakt ze zmarłymi, tak? Ja się tutaj z nimi witam. I dochodzi, wiecie, do jakiej sytuacji? Dochodzi do takiej sytuacji, że kto przychodzi przy tych zmarłych? No właśnie przychodzą ci, którzy tak naprawdę zrobili coś złego w rodzie. Czasami przychodzą ci, którzy chcą coś ponaprawiać. Albo wysyłają konkretnie jedną osobę, no idź, gadaj za nas wszystkich, bo my jesteśmy ci święci, a ty jesteś ten zły. No i wtedy zaczyna się, tak, że odkrywają wszystkie tajniki z rodu i to was uwalnia. Oni są odprowadzeni przeze mnie, a wy żyjecie zupełnie innym życiem. Tajemnice chcą po prostu, które zostały zatajone. Tak. No i co się dzieje u Marlenki przy oczyszczaniu linii rodu? Też jej mówię, słuchaj, tu jest taki ród ogromny za tobą, a ona tak, co ta kobieta do mnie mówi, przecież ja nie mam żadnego... 10 osób tylko z tego rodu. Tak, to są słowa Marleny, też była zdziwiona. Dlatego ja wam każę, tak jak mówię tutaj Ani, zapisywać, a Alicja, Alusia, Jerzy, Józef, to wszystko jest z twojego rodu, a jak ty zrobisz, Aniu, ich za przewodników duchowych, to zobaczysz, jak będą ci pomagać.
bo kwestie duchowe są związane z naszymi przewodnikami duchowymi i ja wam dzisiaj ich wymienię. Dlaczego myśmy powinni mieć przewodników duchowych? Proszę, Marlenko. No, wracając do tego, do właśnie, nie wiem, 2-3 lata temu to może było, jak była tutaj właśnie, to Ania mówiła, że mam taki wielki dziś, nie ma końca tego rodu, nie? Myślę, że 10 osób to nie ma końca, no przepraszam. No ale po tych zajęciach pojechałam do domu, do kuzynki i ona mi przypomniała, mówi, pamiętasz, mówi, co twój wujek mówił, to babki, brat mówił, nie, że dopiętnie dorastają radziwłowie jemu i tak dalej, nie? Babka się strasznie tego bała. No się okazuje, że jest książka na temat mojego rodu, co nie wiedziałam, Kniaziowie Świrscy, tak, od 1100 roku. Tak. I ten ród jest tak duży, to są Jagiellończycy i z tego rodu pochodzimy i mamy książęce pokrewieństwa. Kniaziówna, słuchajcie, na warsztatach, kniaziówna. No tak, i mamy i z tego rodu tylko zostało parę osób, tak? Może z 10 może osób zostało tylko z naszego rodu, ale on dalej istnieje, tak? I ja wiem, że teraz już wiem, tak, po tych zajęciach, po tym wszystkim, to zobaczyłam, że oni coś chcą ode mnie. Ja jestem jedyną, którą mam ujawnić jakieś tajemnice. Słuchajcie, to jest niesamowite. To przychodzi do mnie we snach, co ja mam ujawnić. I teraz ujawnić coś, co jest bardzo mocno zaczepione, na przykład chodzi o jakieś oddane dzieci. Ja to muszę powiedzieć. Do innych rodzin, tak. Do innych rodzin. I jechać do tych do kuzynów i im o tym opowiadać. Materiał na książkę. No tak, słuchajcie, jeżdżę w bibliotece. No. Ale. O tym oni nie wiedzą, że mają jeszcze jednego brata na przykład, który został oddany, tak? Oni są. Zdezorientowani, to jest niemożliwe. Tak. Oni się domagają, tak? Oni się domagają, tak, domagają, żebym ja to ujawniła, nie? No, no jest ciężka. Rola ta jest ciężka, tak. Bo mówiąc komuś o czymś, co on nie ma w ogóle żadnego pojęcia, tak? Co przez tyle lat nie było ujawnione, tak? Zatajone totalnie, no to ja muszę to odkryć. A czy odzyskałaś, Marlenko, po tym uwolnieniu, oczyszczaniu linii rodu, zyskałaś rodzinę, w sensie, że teraz jakby bardziej jesteście blisko ze sobą, tak? Bo właśnie po uwolnieniu tego, słuchajcie, rodu, bardzo, ale to bardzo wzmacniamy też swoją rodzinę, czyli po prostu mamy z nimi kontakt, możemy się do nich zwrócić, a nie jesteśmy pozostawieni sami sobie. To też o tym będę mówiła, jak można właśnie przez oczyszczanie linii rodu i nie tylko w postaci jakby no, uwolnienia się, bo tam też jest połączenie ciała z duszą, gdzie wy zrozumiecie, dlaczego ta praca na przykład duchowa mi nie do końca wychodzi, dlatego że ta dusza gdzieś wam sobie, gdzieś sobie powędrowała. To wszystko macie w tych czakrach mentalnych. Tam również w tym rodzie, dopiero przy 10 punkcie, tak naprawdę uwalniacie to, co jest częścią już zamkniętą w sensie rodu, ale jeżeli myślicie, że jak ktoś umiera, już go nie ma i on nie ma, że tak powiem, macek nad nami, to się grubo mylicie. Wszystkie te rzeczy, wypadki, śmierci, samobójstwa idą za wami. Ja już niejednokrotnie wam przypomnę, że przychodzą klienci i mówią, pani Aniu, jeden syn popełnił samobójstwo, drugi już próbuje, mój brat popełnił samobójstwo. Słuchajcie, to idzie jak bumerang. Dopóki nie odetniemy linii rodu, nie pożegnamy się z nimi, to będziecie nie tylko śmierci czy wypadki powielać. Przychodzi... Będę o tym mówić, dlatego że ja nie podaję nazwisk, nie podaję imion, bo też mi nie wolno, ale słuchajcie, przychodzi chłopak z takim defektem, w sensie, że nie ma tutaj tej dłoni. I ja mówię, tu musi być odcinanie linii rodu, a on się pyta, a co to takiego jest? I ja mówię, a czy twój kuzyn, a czy ktoś z twojej rodziny też nie ma tej dłoni? No nie ma. I słuchajcie, jak to było, że
tajemnicą w rodzie było to, że jego prapradziadowie spalili się nawzajem. Jeden, który wyszedł z pożaru, wyszedł bez dłoni. Na dalszych pokoleniach każdy, kto przychodził, rodził się już z taką dłonią. Zobaczcie, jak to idzie. To są sytuacje, których wy sami mówicie jako klienci. Więc nikt takich, ja nie spotkałam osoby, która zajmuje się duchowością, żeby robiła w ogóle odcinanie linii rodu. Trzeba się na tym znać, czyli czakry mentalne. Tam wprowadzacie, pamiętajcie, też decyzję o swoim przeznaczeniu, co jest bardzo ważne. Nie jakieś głupoty, tylko ważne rzeczy, które będziecie stosować w swoim życiu. Można to zrobić tylko i wyłącznie raz. Nie powtarzamy co miesiąc, co dwa czy co pięć. Raz. Ale to są bardzo mocne kwestie duchowe. No i oczywiście ciało fizyczne musi być odblokowane. Tak? Jeżeli będziecie mieć blokady, nie podejdziecie do czakr mentalnych. Teraz nowym naszym, słuchajcie, tematem. Ja mam jedno pytanie jeszcze. Tak? Bo wydaje mi się, że może to jest złe słowo, ale fajnie, jeżeli ci, którzy do nas przychodzą, to nas, nasi bliscy, bo zawsze jednak ten przekaz jest i możemy się na nich wkurzać po ich śmierci, że tak, mówili nam to czy tamto, ale to jest takie akceptowane. A na przykład, jeżeli szwędają się, no, siłą rzeczy odnoszę tu do siebie, jeżeli szwędają się jakieś byty, które nie są moją rodziną, tak, które gdzieś tam opowiedziały się świadomie w życiu po stronie zła, której po stronie ja nie to i dużo, tak. Na przykład takie osoby, bo podejrzewam, że nie jestem wyjątkiem. Tak, oczywiście. Po cholerę one za mną marzą, dlaczego one mi tą energię na przykład zabierają? Co robić, żeby się właśnie odnieść? No ale słuchajcie, ale od kogo macie, myślicie, że energię, Ewa, mamy tylko od zmarłych? Złe? Nie, od żywych, tak? Więc tutaj też to, że medium wam mówi, że tak naprawdę to naprawdę można bardzo dużo energii ściągnąć z żywych, to teraz się to dzieje. Teraz jest to najlepszy przykład, dlatego że żyjemy w trudnych czasach, a poza tym ludzie mają, są bardzo zaburzeni, bardzo. Dlatego jeżeli ty mnie pytasz, dlaczego to za mną chodzi, no to trzeba się nauczyć właśnie tych energii, żeby to po prostu zrzucać z siebie, żeby się nie blokować. Ja bardzo często pokazywałam wam oczyszczenia energetyczne, które muszą być wykonane krok po kroku. Ja wam to jeszcze przypomnę, jeżeli ja słyszę, że wy się oczyszczacie od czakry podstawy korony, od dołu do góry, albo wybieracie sobie którąś jedną z czakr, albo oczyszczacie się kolorami czy muzyką, to jest jedna wielka bzdura. To są za łatwe energie, za łatwe. Byt wchodzi jak w masełko. On lubi muzykę, on lubi takie rzeczy, natomiast muzyka, która jest oczywiście do poszczególnych czak, to są za słabe energie, żebyście się oczyszczyli od bytów, zaznaczam. Od blokad, również nie uwolnicie blokad. I wszystko będę mówić. Wracamy do tematyki, tutaj jest też Aniu do zrobienia. Tak, proszę. Do mnie w nocy przed śmiercią swoją. Wiedziałam, że jest w ciężkim stanie. Widziałam kilka tych dusz i nie były takie jakieś. Przyszło zimno, oczywiście, trzęsienie się. Tak nie chciała mi odprowadzić, bo przecież jeszcze żyje. Bo co? Bo jeszcze żyje. Tak. W szpitalu była. Moja matka. I? Co się stało? Potem w taki trans, jakbym widziała jakąś. Jak to się nazywa? Jakiś rytuał. Jakbym widziała jakiś rytuał. I właśnie przyszły na myśl Gabriel i właśnie. Czy zapomniałam tego? Azrael. Azrael. I więcej nie pamiętam, co się wydarzyło, bo mnie wycięło. I co się stało z tobą? Nic, po prostu
jakbym odcięła się od wszystkiego, jakby mnie nie było. Ale chciałam ci powiedzieć, Ewa, że ty siedzisz teraz z duszami. Ty masz takie zawroty, po żołądku ci chodzą, po jelitach ci chodzą, tak? Czuję. No właśnie, no właśnie. Słuchajcie, ja muszę to odciąć, żeby ona miała jakby spokój. Pamiętajcie, że nie zrzucamy tej energii nigdy gdzieś tam do góry, tylko gdzie? Na dół, do Matki Ziemi, tak? Czyli tu energię kierujemy. Czyli niech one sobie odchodzą. One się gdzieś poplątały, Ewunia, i chcą dojść do ciebie, ale już zżerają jej energię, bo pobierają jej, tak? Czyli powiedzmy z głowy, z jelit i będą tutaj sobie żarły energię. Nie bój się, Grażynko, bo one tu nie przejdą. Natomiast to, co jest tutaj takim odcięciem, no to kierujemy tu z czakry korony, zawsze oczyszczamy z czakry korony i kierujemy jedna łapka tu i na dół i energię i oddychamy sobie, i oddychamy sobie. Tutaj czakra serca, czyli uwalniamy i niech sobie idą, i niech sobie idą. Ale mama cierpiała, Ewa. To były cierpienia. Czy ona miała coś z żołądkiem, z jelitami? Czy wszystko było zajęte? Znaczy ona niby na kolejny zawał serca zmarła. Odzyskała przytomność. W sobotę w nocy zabrali, w niedzielę odzyskała. W niedzielę wróciłam do Polski. Czy mama, Ewunia, czy mama mówiła tak, że chciałaby mieć do końca świadomość? Umierała w świadomości? Nie wiem, ja nie zdążyłam jej widzieć. Mhm. Tak, ale w nieświadomości umarła, tak? No. I słuchajcie, jeżeli my prosimy, nie nazywajcie to rytuałem, bo to nie jest ezoteryka, tylko to jest duchowość, nie nazywajcie to nic rytuałami. Tu działają bardzo silne energie, ja wam to wszystko powiem, jak należy sobie, jak jesteśmy u kogoś w szpitalu i widzimy, że on czeka na śmierć, to dajmy mu odejść. Dajmy mu odejść, a czasami my tą śmierć komuś przerywamy, co jest błędem, błędem. Słuchajcie, nie jest tak, że wyjdziecie tylko z sali szpitalnej i on umiera, bo wyczuwa moment, kiedy może spokojnie odejść. A gdyby był w domu, to my go ratujemy na siłę. Nie róbcie tego. Jeżeli wiecie, że tu już jest śmierć blisko, to dajmy mu odejść spokojnie. Natomiast takie... przyzwolenie na przewodników duchowych, będę jeszcze o tym mówić, Archanioł, nie mylcie to z aniołem, Archanioł Gabriel jest archaniołem zwiastowania. On bardzo pomaga duszom odejść i przeprowadzić ich ze świata żywych do świata zmarłych. Tylko i wyłącznie Gabriel. Powinniście zaznajomić się z tematyką archanielską i anielską, bo o was, was tu podpytam, na ile znacie tych archaniołów, którzy powinni być w naszym życiu codziennie, codziennie. Jeżeli czujemy się osobami duchowymi, zwłaszcza te osoby, które pracują duchowo, zaznaczam, to powinni chociaż tych czterech archaniołów znać, tych ziemskich. Teraz przechodzę, słuchajcie, do naszej tematyki. Ja sobie tutaj fajne do was jakby pytania przygotowałam. A mianowicie współpracujemy razem, żeby to nie było tak dla was jakieś, że po prostu ja tylko mówię. Czy można sobie, słuchajcie, poradzić z rozpaczą po śmierci bliskiego? Można? Tak. W jaki sposób? Znaczy ja tu na przykład po śmierci taty bardzo często tak sama siebie płakałam. Mając znaczenia po prostu płacz. Tak? To teraz posłuchajcie. Kiedy nam umiera ktoś bliski, bliski zaznaczam, bliski, bardzo bliski naszemu sercu i my będziemy już z góry na pewno przeżywać tą trudną żałobę, to my tak naprawdę nie odczuwamy żałoby po nim, tylko odczuwamy żałobę ciała. To jest, wiecie, że ciała mają pamięć. I wy we dwójkę tworzycie nierozerwalną więź. Ja mówimy tutaj o zjawisku, że na ciele człowieka przechodzi taki proces, który się nazywa więzią ciał.
i umiera nam mąż, umiera nam mama, umiera nam dziecko i wtedy zaczyna nas boleć fizycznie, emocjonalnie i psychicznie. No to wyobraźcie sobie, jakie jest bardzo duże obciążenie na naszym ciele. To, że nakładają się sytuacje bólu i cierpienia, no to w naszej psychice nie ma nic, tylko żałoba po nim. I jak ja tą śmierć teraz, jak ja sobie z tą śmiercią poradzę? I tak jak mówię, wy jesteście jakby dręczone przez to, że to jest wyrwa w waszym ciele i ta wyrwa nazywa się tą luką właśnie. I jak ją teraz zasklepić, tą lukę? Teraz wam powiem coś bardzo ważnego. Ktoś umiera dzisiaj. Jest 3 dni po śmierci. I co wy robicie? Do czego ja nigdy nie dopuszczam. I co wy robicie? No oczywiście rodzina, znajomi, przyjaciele, wszyscy składają nam kondolencje, wyrazy współczucia. Tak, to jest potrzebne. Potrzebne jest wam przytulenie, potrzebne jest to, żeby ktoś zrozumiał, w jakiej sytuacji jesteśmy. Potrzebne jest wam to, jaka to jest rozpacz, ale dam wam jedną bardzo ważną radę. 3 dni po śmierci zmarłego. Ja zawsze mówię, że 3 dni po śmierci zmarłego, zmarli wszystko słyszą i widzą. To jest najważniejszy moment właśnie tych 3 dni. Jedno z bardzo mocnych uwolnień i oczyszczeń przez te 3 dni, wiecie co jest? Izolacja. Totalna izolacja. Wy potrzebujecie czasu tylko i wyłącznie dla siebie. Nie musicie przyjmować gości, nie musicie serwować napojów, nie musicie serwować obiadków, jedzenia, czegokolwiek. Izolacja to jest najlepsze wasze oczyszczenie i uwolnienie się, bo ja mam 3 dni sama ze sobą, a czasami z tym zmarłym. Dajmy sobie trochę czasu i zobaczycie, jak po tych 3 dniach sami naprawdę stajecie przynajmniej trochę na nogi. To jest najlepsze oczyszczenie. To jest też proces, który zachodzi, że wszystko się wycisza, uwalnia się z waszego ciała. A najgorszą rzeczą, którą możecie zrobić, to słuchać właśnie tych, których to tak naprawdę nie dotyczy. Czyli znajomych, waszej rodziny, dalszej, bliskiej. Zupełnie mówią tak, to przyjdź do nas, to porozmawiamy. Albo ja cię zapraszam na kawę czy na obiad, a za tydzień czy za 2 zapraszają nas do kina. No jakiś nonsens po prostu, tak? I często tak ludzie robią. Zaskakują nas różnymi takimi etapami, że jak można jej pomóc. Nie szukajcie rozpraszaczy. Ja to nazywam rozpraszaczem. Jeżeli nie będziemy w tych 3 dniach najbardziej z tym naszym zmarłym, to my tak naprawdę w tym sercu nie odczujemy tego oczyszczenia. Nie odczujemy. A wtedy, kiedy my jesteśmy same ze sobą, sam na sam, to jesteśmy z tym naszym zmarłym, i on nam powoduje to oczyszczenie i uwolnienie. Izolujmy się od ludzi, od świata. Mamy do tego prawo. I tak jak mówię, najgorzej jest słuchać ludzi, którzy w danej sytuacji w ogóle nie rozumieją tego faktu, że ktoś nam bliski umarł, że to jest taka rozpacz. Wolno wam. I zawsze mówię, jeżeli nie przeżyjecie żałoby, to będą następne śmierci. To tak działa. Powiedzmy, że wypowiedź, Ewunia lepiej, że może sobie siąść tu, że wszyscy nas pytają o to, jak się czujemy i tak dalej. Nie odpowiadajmy na nonsens po prostu, bo to jest za bardzo mocne w naszym ciele. Ale zobaczcie, jak to działa. Jeżeli nam umiera znajomy, kolega, ktoś oprócz rodziny, to mamy smutek w sercu. Ile? Godzinę? Dzień? 2? I wracamy do normalności. Ale jak umiera nam ktoś bardzo bliski, to ta wyrwa w sercu niczym nie może się zasklepić, tak?
jest bardzo trudna. Polecam takie oczyszczenie i totalna izolacja. Zobaczycie, jak po tych 3 dniach inaczej funkcjonujecie. Bo ja powiem wam, że to się nazywa proces u nas, że ten proces, który musimy zmienić myśleniowo, to jest to, że ludzie umierają. Dzisiaj umrze ten, pojutrze umrze tamten, a za chwilę nam samym trzeba będzie odejść, tak? To jest normalny proces. A jeżeli my nie zrozumiemy, nie zmienimy tego myślenia, że ludzie z natury umierają, to nam będzie jeszcze trudniej. Musimy zmienić tu myślenie. Żałoby trzeba przeżyć. Ale dostosujcie się do tego, co mówię, a będzie lepiej. Jeżeli mówię, że nie szukamy rozpraszaczy, to nie tylko przez te 3 dni, ale jeżeli nam potrzeba jest miesiąc, 2 i się izolujemy od społeczeństwa, nie rozmawiamy o żałobie, to wtedy się najszybciej oczyścimy. Zostajemy tylko ja i ten mój bliski, po którym noszę żałobę. I mamy do tego prawo. Nie przekraczajmy 3 lat, bo wtedy okaże się, że proces tego zmarłego będzie wyglądał w taki sposób, że on wróci do tego. Owszem, będziemy za nim cierpieć, bo jego ciało fizyczne nigdy nie wróci, ale nie rozpaczajmy, tak? Bo go ściągniemy tutaj. I naprawdę wtedy są bardzo trudne przejścia. I nawet msze gregoriańskie nie pomagają. Więc ból, pamięć, tak, ale nie rozpacz, bo ściągniecie tych zmarłych. I to bardzo szybko. To jest prawda, właśnie chciałam powiedzieć, ja po śmierci, moja sprawa bardzo dawno za mną, ale ja 10 lat przeżywałam śmierć matki. I ona zawsze mi się śniła zła. Ja mu zawsze mówiłam, słuchaj, czemu ty się, czemu taką minę? Dopóki tego nie odpuściłam, tak? Ona mi się teraz uśmiechnięta, tak jakbym ją trzymała przez 10 lat, trzymałam coś, czego nie ma, a energetycznie niby jest, tak? I 10 lat ci to zajęło? 10 lat. Słuchajcie, a wiecie, kiedy jest najgorszy proces odchodzenia zmarłych i w jakim wieku jesteśmy, jak odczuwamy? W 1. kwartale życia. Jeżeli to jest taki, słuchajcie, czas od 21 roku do 30 roku życia. To jest 1. kwartał, w którym absolutnie nie jesteśmy gotowi na jakąkolwiek śmierć naszego bliskiego. Powiedzmy, umiera nam dziecko, tak? Mamy tam 21, 28, 27, umiera nam dziecko. To jest taki, słuchajcie, proces, że odczuwamy, nazywa się to atakiem ciała. Czyli nie tylko emocje tutaj działają, ale boli nas całe ciało. To jest żałoba z procesem bólu ciała. Tak się to nazywa. Żałoba z procesem bólu ciała. My odczuwamy ból ciała, nie tylko psychiczny, emocjonalny, ale przede wszystkim to, jaką myśmy wytworzyli między dzieckiem więź. I ten 1. kwartał życia, od 21 lat do 30, jest najgorszy przeżywania żałoby. Najgorszy. Nie poradzimy sobie z tym. Ale jak mamy 42 lata i jesteśmy mężczyzną albo kobietą, owszem, ten ból dalej jest, ale spokojnie sobie z tym radzimy. Już szybciej wracamy do normalności. Nam się wydaje, że ojej, ja nawet za 10 lat nie wrócę. Nie, jednak ten proces jest stabilniejszy i słabszy. I słabszy. Natomiast ten 1. kwartał jest, słuchajcie, dla nas najgorszy. Najgorszy, nie poradzimy sobie z tym. I często właśnie takie młode osoby, które tracą na przykład chłopaków z wypadków, męża, który nagle zmarł, to oni, wiecie, kogo odwiedzają wtedy? Nie medium. Medium też, ale kogo jeszcze odwiedzają? Kasia, przestań z tymi wróżkami. Psychologów, psychiatrów. Bo psychika im zupełnie siada, nie dają rady. To jest najgorszy kwartał w ich życiu. A znacie to, że ktoś umiera nam z krewnych, z rodziny, ale my jeszcze o tym nie wiemy. I nagle energia nam siada w dół.
nie wiadomo, co się z nami dzieje, mam zawroty, źle się czuję, albo jestem pełen agresji, nie wiem, tak jakbyśmy nie mogli wrócić do naszego ciała, tak jakby się z nami coś działo. Nawet można to nazwać takim stanem chorobowym, że ciało odmawia posłuszeństwa. Po kilku dniach dowiadujemy się, że krewny zmarł. Też od razu się to tak nie dzieje w ciele, że zachodzą pewne procesy, a zachodzą, to wtedy wszystko już wraca do normalności. Dopiero wtedy, kiedy się dowiadujemy o tej informacji. Wiecie, dlaczego tak się dzieje? Że wielu z was może odczuwać takie procesy, zwłaszcza osoby duchowe. Czyli wiedzą tam, gdzie, że coś się stało i tylko czekają na informację, że ta osoba z rodziny zmarła. Jednak, bo ja już to wiedziałam 3 czy 4 dni temu. To wyobraźcie sobie, jak energie działają na nasze ciało. I jeszcze raz wam powiem, dlaczego tak się dzieje. Pamięć ciała to jest. Czyli jeżeli z kimś jesteśmy w rodzinie związani, zwłaszcza emocjonalnie, to ciała mają pamięć. I one przychodzą jak taka komórka, którą się zapamięta. I nic z tym nie jesteście w stanie zrobić. To jest pamięć ciała. I dlatego to odczuwamy, zwłaszcza mówię osoby duchowe, które wyczuwają śmierć i tylko czekają na informację, że jednak ta informacja przyszła, tak? Że jednak jest. Czy w dobie śmierci, żałoby, to jest to dla was proces zrozumiały? Tak? Możecie zmienić myślenie, że jesteśmy z natury śmiertelni? Doszło to do was? Tak? Że jesteśmy z natury śmiertelni? Że bez względu na wiek umieramy i odchodzimy? Ale lepiej jak odchodzą starsi. Tak, tak, ale ja mówię, Ewa, o samym, żebyśmy zmienili myślenie. To, co powiedziałam, dzisiaj umiera ten, w ogóle dzisiaj bardzo dużo ludzi choruje i umiera. Dzisiaj odejdzie ten, jutro tamten, a za chwilę nam samym trzeba odejść, tak? I czy my możemy sobie wybrać wiek, w sensie umierania? Dusza wybiera. Możemy. Możemy, jeżeli jesteśmy bardzo otwarci i tą pamięć trochę odsuwamy. Przewodnicy duchowi są od tego. Tak? Przewodnicy duchowi. Wierzycie w to, że można sobie tam, a ja chcę, ja to zawsze powtarzam, ja chcę odejść mając 99 lat. No tak, nie tyle to nie. Pełni świadoma, co nie, Bogusia, co mi tutaj, no, pełni świadoma, chodząca na nóżkach, sprawna umysłowo, żeby mi powiedziała, nie, to jest nie mój mąż, proszę, to ja go nie znam, to tak bym nie chciała, tak? Tylko słuchajcie, wszystkich rozpoznaję i ja to idę jakby po stronie taty, oby tak było, tak? A on mnie pyta, dziecko, co ty przeczytałaś ostatnio? Podaj tu tatusiowi, 94 lata ma. Ja mówię, tato, błagam cię, ja będę jeszcze czytać. I on tak, on mnie przepytuje, słuchajcie. To takie bym chciała mieć stan i taki bym chciała mieć umysł. Ale zobaczycie. Jak wprowadzicie swoich duchowych przewodników, niech wam się nie wydaje, że wy ich wszystkich znacie. Ja wam udowodnię, że nie. Ale to dla waszego dobra, tak, żebyście ich poznali, po co tu jesteście. To oni decydują o tym, kiedy wy sobie coś postanowicie, ja taka jestem, jak sobie coś postanowię, to chociażby nie wiadomo co, to ja to muszę zrobić. Nie ma zmiany, tak musi być. Bo ja wiem, że później może się to już nie wydarzyć, tak? I tak samo jest z tym wiekiem, że tu góra, niech was słucha, macie tych przewodników duchowych, bo wiecie, zastanawiam się, jaką wy macie wiedzę, jak ciągle mnie pytacie, a pani Aniu, a przy mnie ktoś jest? A pani Aniu, a ja mam przewodnika duchowego, a kto przy mnie jest? A kto mnie ochrania? A zaraz chwileczkę. A wy ich znacie, rozmawiacie z nimi, a wiecie, kto to jest? To jest wasza praca, słuchajcie. To tak się nie dzieje, że oni sobie przychodzą i już się wami opiekują. Dusze zmarłych też są waszymi przewodnikami. I wam to pięknie wyjaśnię. Chciałam powiedzieć dalszy jakby ciąg o tym,
czym się będziemy zajmować, a mianowicie to, co wam też chciałabym przekazać odnośnie wiem, że na wszystko zdążymy. Wszystko, co macie w programie warsztatów, będzie tutaj, że tak powiem, zrobione. Chciałabym, żebyście się zapoznali z tematyką. To jest dla wszystkich osób, a nie dla osób duchowych. Dlatego, że chciałabym was wprowadzić w taki stan, którego wy nie znacie. Co jest dla was misją duszy? Co jest pod pojęciem misją duszy? Jeżeli chcecie zmienić swoje życie, to bardzo proszę, tu. Tu macie zapisaną misję duszy, za chwilę wam rozdam, nie wiem, czy dla wszystkich starczy, ale chciałabym, żebyście się z tym zapoznali. To jest jakby nowość, ale nie nowością dla mnie. To jest to, co chciałabym wam przekazać dla rozsądnych ludzi, którzy taką deklarację misji duszy sobie podpiszą. Chęć wyrażenia takiej misji duszy składa się z wielu elementów. A co to jest? A na przykład to, że jeżeli chcecie zmienić swoje życie tu i teraz, to zróbcie tą swoją misję duszy. A nie, raz jestem tu, raz jestem tu, moje życie znowu się gdzieś tam pokręciło, bo wy tego nie pilnujecie. Nie ustalacie swojej misji duszy i jak ja to mówię, pozwólcie sobie i obiecam sobie, że będę szczęśliwa. Dla mnie jest to pojęcie względne, ale każde szczęście, które przychodzi, nawet w takich trudnych czasach, jest do ogarnięcia. Od tego macie tą misję duszy. Słuchajcie, to jest przygotowanie czegoś, kto zna każdy z duchowych osób, ale nie chcę wam zdradzać jakby tych tajników, dlatego że uważają, słuchajcie teraz, osoby duchowe, że po co oni mają mieć lepiej. Ja to wiem, ale innym tego nie sprzedam. Po co jest misja duszy? To jest wasza droga życiowa, którą od tego momentu przyjmujecie. Jest jedno ale. Na tej misji duszy, którą zaraz dostaniecie, każdy z was przeczyta, czy to jest dla was zrozumiałe. Podpisujecie, albo też nie, na ile jesteście gotowe, że jeżeli podpisujecie taką deklarację, to nie podpisujecie dla mnie, dla siebie. Ale pamiętajcie, że za tym stoją bardzo duże siły duchowe. Przewodnicy, ogromni przewodnicy, których tu wpisujecie w postaci jednego i tylko z nim pracujecie i z nim się kontaktujecie. I powiem, w jaki sposób się kontaktujecie. Jeżeli wpiszecie tutaj sobie deklarację misji duszy, to ja wam gwarantuję, że nie tylko przez odcięcie linii rodu macie zupełnie inne życie, ale właśnie przez misję duszy. To wtedy nie jestem Bogusia, Hania, Basia, Grażynka, tylko ja jako misja duszy i ja ją wprowadzam. Możecie zajmować się różnymi sprawami, możecie pracować zawodowo, możecie pracować duchowo, ale przy deklaracji podpisujecie tekst, który ja wam odczytam. Dlaczego chcecie zmienić swoje życie? Zaznaczam. Nie musicie jej podpisywać, możecie się tylko zapoznać, ale szkoda by było, gdybyście z tego nie skorzystali. Teraz wam dam przykład. Rozmawiam z chłopcem, który ma lat bodajże, nie wiem, 20, 21. Trochę mi się wydaje, że tak go trochę poniosło, ale nieważne. Podpisuje misję duszy na jeden ze szkoleń, tak? No i dobrze pani, która to prowadziła, mu powiedziała, że misja duszy to nie jest dlatego, że ty będziesz bogaty materialnie, że to też, że twoje życie inaczej, w innym kierunku się poukłada. Jest jedno ale. Podpisał deklarację duszy, nie wiążą cię w ogóle z duchowością, a zrobił zupełnie coś odwrotnego, poszedł w narkotyki. Jak ja to słyszałam, słuchajcie, przez telefon, to mi tak, błagam panią, niech mi pani pomoże, bo moje życie oni wywrócili do góry nogami. To jest właśnie misja duszy. Jeżeli pójdziecie inną drogą, czy coś was zwiedzie, tak? Nie wiem, znajomi, przyjaciele, nawet i czasami rodzina, i odejdziecie od duchowości, i będziecie robić coś, czego duchowi przewodnicy nie zrozumieją, to was bardzo szybko ukarają. Zaznaczam, w tym nie ma żartów, misja duszy.
dla ludzi dojrzałych, którzy nie muszą pracować codziennie. Słuchajcie, to nie jest po to, żeby was tutaj, o, tu podpisałam deklarację. Ale zaraz wam wyjaśnię, o co tu chodzi. Już po podpisaniu tej deklaracji proszę, jako ja, misja duszy, o pomoc. Wpisujecie to na swojej kartce, zabieracie do domu, pieczętujecie i to jest wasza misja duszy. I zobaczycie, jak wasze życie od tego momentu, kiedy wpiszecie swojego duchowego przewodnika, będzie wyglądała. Tekst czytam. Czy to, co jest tutaj ważne, to tak jakbyście podpisywali jakiś pakt. Pakt z moim lepszym, fajnym życiem. Mogę pomóc sobie, mogę pomóc rodzinom albo ludziom, którzy gdzieś tam po drodze zupełnie zniknęli z tego życia. Powiem, jak, co ty zrobiłaś, że twoje życie w taki sposób wygląda. I mówi wam to bardzo doświadczone medium, które dzisiaj wiem, że dojrzałam do tej decyzji. I nie mówię to nastolatkom, czy ludziom, którzy w ogóle by nie wiedzieli, o czym ja mówię. I często też rozumiem, dlaczego nie podpisują deklaracji, bo nie są gotowi. Deklaruję gotowość do realizacji misji duszy, że każdego dnia współpracuję z moim duchowym przewodnikiem, będę poddawany duchowości, krzewił ją i rozwijał. Ten rozwój to właśnie polega właśnie na waszej pracy, na kontakcie. Nie będę szydził, co jest bardzo ważne, z innych wyznań i religii, bo będę zmieniał sens swojego życia, a wraz z misją swojej duszy. Od tej pory, dzięki deklaracji, żyję w szczęśliwości, dobrobycie i zdrowiu. Moja misja duszy to jestem ja, już bez imienia i nazwiska. Proszę dzisiaj o pomoc mojego duchowego przewodnika, którego tu wpisujecie, wpisując już na odwracie, na deklaracji, pomoc od niego. I właśnie tu na tej kartce wpisujecie pomoc. Jaką pomoc już chcecie? Tej pomocy w waszym życiu będzie wiele, ale wpiszcie chociaż jedno, to tak jakbyście dawali kartę do czytnika, aha, już się zaczęła moja operacja. Co się tak Iza przygląda? Bo już zastanawiam się, co tam wpisać. Zastanówcie się mocno nad przewodnikiem duchowym. Zaraz wam wypiszę i wytłumaczę. I sprawdzę waszą wiedzę, jeżeli mogę. Co wy wiecie o duchowych przewodnikach? Kochani, dla Marlenki, tutaj macie wolną stronę, słuchajcie, do wpisania, tak, tej pomocy. Czy można dopisywać z czasem? Wszystko możesz, Ewunia, dopisywać. Chodzi tutaj o pierwszy punkt, jaką dzisiaj, jak podejmiecie, powiem wam, kiedy wpisać, w którym momencie duchowego przewodnika i nie mówcie, kto jest moim duchowym przewodnikiem. Wiecie o tym, że nie wolno mówić? Nikomu. Nikomu. Wiecie o tym? Nie. Tak samo jak z waszymi ochronami, że wszędzie je widzę. Wiesz, Aniu, że nie wolno? Bo zaraz się was wszyscy będą pytać, a co to jest, a po co to jest, a na co to jest. I koniec, i macie po ochronie. No niestety, tak energie działają. Wiecie o tym? Turmaliny czarne są? Są. No. Koral jest? Czerwony? Jest. Się rozsypał w dzień wyjazdu, jak spieszyłam się, to moja bransoletka koralowa się rozsypała. Tak? To trzeba kupić nową. Słuchajcie, te o kamienia, których mówię, których was będą bardzo mocno ochraniać, jak duchowi przewodnicy, to starajcie się o tych kamieniach, które mówię. Szlachetne i surowe. Żadne malowane, żadne szlifowane, bo to nie jest ochrona. Na przykład bardzo lubię cytryn. Ogromny kamień, który ma bardzo wiele zastosowań. Koral czerwony. Pamiętacie, nasze babcie miały to w pierścionkach i to jest teraz trudny na przykład tak do dostania. Cytryn i kwarc różowy. Tak? To jest jeden z takich mocniejszych
Jeżeli któraś nie chce misji duszy, to ja wam nie będę rozdawać. Każdy chce? Każdy? Każdy? Jeżeli braknie, to sobie przepiszecie, dobrze? Mariolko, tak? Za chwilę będziecie czytać tekst. Czego? Kary się boję. Ewa, wiesz co, po prostu. Dziękuję. Słuchajcie, i teraz, jeżeli dla kogoś braknie, to chciałabym, żebyście sobie napisali tekst. Dobrze? Pisane też jest ważne? Co, Mogusiu? Co? Pisane też jest ważne? Co pisane? A ten jest też napisane. No też jest pisane. No tak. Ja to wam przygotowałam. Ja to wam przygotowałam. Słuchajcie, możecie dla kogoś przypisać, bo ja już tu mam modlitwy. O właśnie, właśnie, tak, no oczywiście, że tak. Dobrze. Proszę. Proszę, Ania też? Możecie sobie zrobić zdjęcia, żeby dać drugiej stronie.